Znajdujemy się na terenie. Teraz sprawdzimy, czy któreś z tych domów będą jeszcze otwarte. Jeśli chodzi o te domy, to są dwie wersje. Jedna z nich to przekręt deweloperski. Deweloper skasował ludzi za te domy i po prostu spierdzielił. Czy to jest prawda? Ciężko mi powiedzieć. W internecie nie ma zbyt wielu informacji na ten temat. Zobaczcie. Już od ponad kilkunastu lat stoją opuszczone. Ludzie stracili mnóstwo pieniędzy. Kurde, takie domy. Naprawdę szkoda, że to wszystko niszczeje. Większość z nich jest w stanie surowym. Zresztą zaraz wejdziemy do środka i wam pokażę wszystko. Duże garaże. Bardzo dużo przestrzeni w domu. Zobaczcie, prąd został pociągnięty. O kurde, naprawdę szkoda takiej budowli. Jeszcze parę lat i nic z tego wszystkiego nie będzie. Z tego powodu, że dachy zaczną przeciekać. Dewastacja tutaj już się zaczęła. Widać wiele powybijanych okien. Naprawdę kilka dużych rodzin mogłoby tutaj zamieszkać, ale niestety nie udało się. To jest jedna z opcji właśnie, że deweloper oszukał ludzi i uciekł z pieniędzmi. Ale jest też druga wersja, w której mówiono, że zostały zbudowane nielegalnie, dlatego nigdy nikt nie mógł się tutaj wprowadzić. Jaka jest prawda? Może po obejrzeniu tego filmu się dowiemy dokładnie. Bardzo dużo osób komentuje, dlatego też sporo informacji zdobywamy po filmie. Zobaczcie, ile ich jest. Naprawdę świetny projekt. Spróbujemy wejść na górę do jednego z nich. Miejmy nadzieję, że się uda. Kanalizacja doprowadzona. Gaz najprawdopodobniej też. Tutaj nie ma wejścia na górę. O, tutaj chyba miał być kominek. Możemy się dostać na górę. Na razie nigdzie nie widziałem wejścia. O, ten jest wielki też. Tu chyba jest 8 bliźniaków, z tego co pamiętam. Zresztą łatwo je policzyć. Wejdziemy na górę po drabinie. O, taka zwykła drewniana, ale jednak posłuży nam w dzisiejszej eksploracji. Jesteśmy u góry. Tak wyglądają balkony. Przy głównej drodze ludzie przejeżdżają i zastanawiają się, dlaczego takie piękne domy stoją niezamieszkałe. Idziemy na zewnątrz. Jak będzie przypał, to będzie przypał. Zobaczcie.
Dobra. Przy głównej bramie są jeszcze kamery. Wątpię, że działają, ale trzeba uważać. A tutaj już wyjście. A tutaj już balkonik na widok domu. A tutaj już balkonik z widokiem na domy sąsiadów. Kurde, naprawdę szkoda tych domów. Powiem wam tak, w głębi duszy liczę, że rozwiąże się ten problem i te domy się nie zmarnują. Sufit zaczyna gnić. Nie ma się co dziwić. Słyszałem coś, ale niemożliwe, żeby tutaj ktoś był. Jak wpadnie ochrona, to niestety trzeba będzie uciekać. Niby wszystko zrobione, przygotowane. Powiem tak, mi bardziej pasuje ta druga wersja, że wybudowali nielegalnie. Tak to by nawet przecież nie budowali tych wszystkich domów, tylko po prostu kasę by zwinęli i uciekli. O, tutaj dochodzimy do końca. 6, 7, 8. 8 bliźniaków. Jedziemy jeszcze tutaj. Schodów też nie zdążyli zrobić. Lepsze widoki. Ten wygląda na jakiś większy. Te poddasze jest jakoś bardziej rozwinięte. Kurde. Z chęcią bym sam tutaj zamieszkał. Osiadłe drzwi. Co prawda za oknami pole, ale przynajmniej cisza i spokój. Wszystko wygląda jeszcze dobrze, ale wiecznie tak nie będzie. Po prostu któregoś dnia się wszystko posypie, o ile władze szybko coś z tym nie zrobią. O, mamy i garaż. O kurde.
Zobaczcie, ile tutaj pieniędzy jest utopione. Tyle domów. Aż się nie chce wierzyć, że jeszcze w XXI wieku można zrobić coś takiego, żeby takie domy szły na zmarnowanie. Fajny dojazd. Widoki też całkiem fajne. Dobra. Mimo to, że nie było tutaj żadnego wyposażenia, myślę, że warto było tutaj przyjechać i zobaczyć. Domy są przy drodze głównej, czyli tak naprawdę na widoku może tutaj wejść w zasadzie każdy. No, tam widzimy już rozbitą szybę. Pierwsze akty wandalizmu. Tutaj też wybite okno. Można powiedzieć, że zaczęło się. Dobra, wychodzimy. Teraz przejdziemy się tamtędy, gdzie są kamery. Będziemy szli drogą, którą mieli jeździć właściciele domów. Droga niedokończona. Ale wysypana już jest kamieniami. Zerkniemy jeszcze raz. Kurde, naprawdę szkoda. Ludzie potrzebują mieszkań. Takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca. Pewnie mieszkańcy, okoliczni mieszkańcy wiedzą, co tu się naprawdę wydarzyło. Jesteśmy przy bramie głównej. Ja już widzę kamery. Nie wiem, czy moja GoPro zarejestrowała już je, ale chyba tak. Są. Wyglądają na dobre, na sprawne. Tutaj jest wyjście. Ktoś już tutaj rozwalił płot. Obiekt jest chroniony. Tutaj mamy kamery. Pomachamy im. Solid security.
Dobra. Myślę, że teraz możemy już opuścić ten teren. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Na razie, trzymajcie się.